Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andet i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Two Point Hospital, moi drodzy. I ostatnio w komentarzach, nie pod ostatnim odcinkiem, tylko jeszcze pod zeszłym, chyba postrzelona, tutaj pozdrawiam serdecznie, pisała, żeby dać więcej automatów, żeby dać więcej jedzenia i w ogóle wszystkich takich rzeczy. Także, moi drodzy, my sobie to zaraz tutaj ogarniemy. Jest kiosk, tylko pytanie... No w sumie możemy tak ten kiosk chyba na środku dać, prawda? O! Dobra, a kto ma... asystent. Ja nigdy, słuchajcie, nie pamiętam. Asystent... Ten taki dokokszony. I co on ma pracować, przepraszam? Co on tu ma? Obsługa klienta. Nie, nie, to pan... Pan tu... Też masz fajne rzeczy, ty masz mniej. Dobra, weźmiemy ciebie. Ty tu. A ty na krzesełko. O. Dobra, mała zamiana miejsca nastąpiła, moi drodzy. Przychód 114, okej, poczekajcie. Ja sobie chciałem sprawdzić jeszcze jeszcze. O, trochę już się nam 23%, no. Dobra. Dodatkowo, postrzelona chyba mówiła o więcej automatów z piciem. O więcej automatach? Jak to powiedzieć po polsku? O większej ilości automatów. O, właśnie tak. No tam mamy dwa. To możemy tu na ścianie postawić jakiś z przekąskami. Ale z piciem nie ma żadnego. O, tu będzie jeden. Pytanie, czy gdzieś tu się jeszcze jakiś zmieści? No, na ścianie toalety. No dobra, no. Niech będzie, okej. Okay. Musimy, słuchajcie, przeszkolić personel, aż 10 osób i awansować aż 10 osób. No dobra, to zobaczmy, co my możemy. Co my możemy zrobić? Diagnostyka 44. Okej. Dobra. Słuchajcie, możemy całą czwórkę wyszkolić. No, to są pielęgniarki, ja wiem. I za chwilę możemy mieć problem, słuchajcie, bo oni się będą przez jakiś tam czas szkolić. A my nie będziemy mieć pielęgniarzy. No dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Może się uda, słuchajcie, może nie będzie jakiegoś takiego wielkiego ruchu w szpitalu. No, brakuje pielęgniarki. Zaczyna się nieźle, dobra, zobaczymy. Doktor. No dobra. Okej. A gdzie jest pani, która będzie szkolić? No, zobaczymy. Jak tutaj te ceny? Ktoś tu idzie do nas? O, no idą. A tu szukamy, przepraszam, co się dzieje? No, jakiś niby lekarz. Dobra, wiem, że kochulce przed gabinetem. Pierwsze pielęgniarki. Oj. No tak, ale my mamy teraz szkolenie, więc musicie chwilę poczekać. Bardzo mi przykro, no ja wiem, że wielu pacjentów czeka. No ale kiedy my się mamy wyszkolić? Ja wolę czterech naraz i już, no. Dobra, zaczęli. Jak to będzie długo trwało? Zdobądź gabinet internistyczny na poziomie czwartym, obecny poziom drugi. A jak się podwiększa poziom gabinetu internistycznego? Bo tego nie wiem, długość kolejki 2. Wiecie co? Podnieść poziom prestiżu pomieszczenia, zwiększając je, umieszczając w nim przedmioty. Ciekawsze przedmioty! Aha, no dobra, to czekajcie. A co możemy na przykład im dać większego? Co, słonecznik? Nie, no bez sensu. No możemy kwiat słonecznika wszędzie wcisnąć. Czy to nam podniesie prestiż? No coś tam się zmienia niby, bo my dajemy słoneczniki. Okej. Gdzie mamy jeszcze? Dajmy wszędzie, słuchajcie. Wyjdą, wylezą chyba, co? O. Tu też tak jest jakoś lipnie.
Dajmy trochę. Słuchajcie, ja wiem, że po tysiaku wydajemy, no ale trudno. Niech im będzie zielono przyjemnie, tak? Tu nie możemy, dobra. Czekajcie, gdzie my jeszcze mamy? Obecny poziom trzeci. No dobra, a może dajmy wszystkim dywanik jeszcze? No to też podnosi prestiż, tego co widać. Oni się już kończą szkolić, z tego co widzę. Nie wiem, czy do... Tutaj może... Nie wiem, chyba nie bardzo, co? Tutaj, a tu już jest. Tu jest dywanik, tu jest dywanik, tu jest dywanik. Mamy... Czekajcie, mamy trzy interny? Raz, dwa, trzy. No chyba tak. Co możemy dać jeszcze tutaj za kasę? Harrison Wolf. And welcome to Two Point Radio for a special. Taki totem będziemy tu im wciskać, ale głupie. No ale musimy podnieść ten prestiż, no. Listen to some music while I find out where that noise is coming from. The health minister is arriving. Ktoś przybywa do nas, o Boże. Tutaj też dać? To nie jest teoretycznie interna, no psychiatra jest na poziomie trzecim, więc jakby. Okej, okay. tu mamy. No tu mamy. Dobra, na razie tak zostawię, bo i tak wydajemy hajs. Czekajcie, co tu się dzieje? Awans, no dobra, awansuj, no. Wyjazd pacjentów, sucharoza. Dobra, leczymy, niech leczą się klauni u nas, proszę bardzo. Okej, okay. Słuchajcie, przeszkoliliśmy pięć osób już. No to teraz może... Wyszkolono 5. Czekajcie, tak, żeby było mało wyszkolonych. Starzyści wyszkolono. Kto nam by się tu przydał, słuchajcie? Koszt plus 5 każdego szkolenia, czyli byśmy stracili 20, ale był ktoś był na oddziale teoretycznie. Dobra, zróbmy tak. No niech będzie, no co? Bo patrzcie, co tu się w ogóle dzieje. Poziom świata 12, okej, okay. Morale personelu. No my nie mamy tej interny jeszcze na tym wyższym. Co to? Odkryto mam chorobę, mózgopląs. Dobra. Psychiatria. No dobrze, do psychiatrii, proszę bardzo. Chociaż też mam tutaj, widzę, niezłą kałabanię. A ci, te klauny już przyleciały do nas? Czy dopiero idą? Idą teraz! No o, jeszcze się wydupczył. O, pan minister zdrowia jest... Tu idzie, matko jedyna. Trochę się stresuje panem ministrem mimo wszystko. Wiecie, o co chodzi. Co my tu jeszcze możemy takiego super fancy dać im do gabinetów? No nie mamy nic takiego... Ten ring, no gdzie ten ring Sonika będę wciskał, ludzie. No możemy półkę na książki im dać. Czy to zwiększy prestiż? Tak. Tylko my już tu nie mamy miejsca. Ile mi zostało tych 1600? O, ludzki szkielet. Oła, ale tak przeładujemy te gabinety i myślacie, że to jest hit teraz. Tu już nikt nie wejdzie. Yo, yo, and hello. It's the Wolfman coming. Czekajcie, przesunę tego tulipana. Tulipana, słonecznika. A, bo to kosztuje tysiaka, to jest odblokowane jakby na stałe już. Rozumiem, no tutaj to ja nie wiem, gdzie ja go wcisnę. Dobra, odblokujmy ten model anatomiczny, o. Bałwan, fajne rzeczy tu można odblokować. Jakieś smoki. O, plakat anatomiczny. Przecież to też jest fajne, mieć takie rzeczy w gabinecie.
Staramy się jak mogę, słuchajcie, naprawdę. Dostałem 1000 kudosów. Lampki to może nie bardzo. Latarnie, Jezus Maryjo. Czy teraz te rzeczy będą tutaj odblokowane na górze już? Czy nie? Ej, dlaczego tak? To ja będę musiał po niej schodzić gdzieś tam? No tak. Hit. O, niech będzie witryna z pucharami jeszcze, okej. Dobra, na spokojnie. Trochę nam brakuje, ale damy sobie radę. A ten tutaj teraz leci. Co to? Awans. Dobrze, awansujmy, proszę bardzo. Jak najbardziej. Czy wy się już wyszkoliliście? Czemu tylko jeden? Maszyna może zostać ulepszona. Proszę bardzo, ulepszmy, oczywiście. Dobra, ukończył. 7 na 10. Dobrze, świetnie. Zarządzanie oddziałem. Co my potrzebujemy jeszcze? Dobra, i kto może? Chodź. Ciebie też przeszkolimy w internie. A co? Wyzwanie? Dobra, proszę bardzo, spróbujmy. Patrzcie, ile w ogóle mamy wyzwań, nie? Może nam się uda, zobaczymy. Boże, no to słuchajcie, mam teraz tak popychane tutaj tych gadżetów jak w cyrku normalnie. O, idzie pani szkoleniowiec. 5 wleczonych w trakcie 3. Okej, okay, mamy jeszcze 66. Okay, wow, całkiem nieźle nam idzie. Minister sobie opuszcza szpital. Zwiększając je i umieszczając w nim. A, zwiększając je. No, możemy teoretycznie. Możemy teoretycznie. Czekajcie, tą ławkę damy przed. O. Dobra. Tego też tutaj zrobimy. Oj, sprzedałem tulipana. A czy tego, słonecznika? A nie, bo to jest szkolenie. Czekajcie, to nie potrzebujemy. Dobra. No teoretycznie ten gabinet też możemy przesunąć tutaj, bo już tak nam bardzo mało brakuje. No moglibyśmy to trochę zwiększyć, czekajcie. Zmień. Oj, tak, słuchajcie, nie być teraz naćkane. Wiecie, o co chodzi? O! Udało nam się! No i git. Ławeczka. Ten kwiatek wymaga nawodnienia. O, tu się też poukończało. Słuchajcie, jak my lecimy. Jezu, co tu się dzieje? Nagrody, raport z popularności.
Odręcznie jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że udało nam wam się wcielić wszystkie śniadanie. O Jezu. Okej. Okay. Okej, okay, to też zrobiliśmy. Jejku, jak nam... Matko! To też nam się powiodło. Ej, ale zrobiliśmy ten... No tak na styk chyba. No dobra, trudno. Ale jest okej. Okay. Nie ma tragedii. Co tutaj? Awans oczywiście, proszę bardzo. O, mamy 3 awanse z 10 już dzisiaj. Całkiem spoczko nam idzie. I musimy jeszcze personel przeszkolić. Dobra, zobaczmy, co możemy jeszcze. Na poziomie 4 możemy kogoś... Proszę bardzo, chodź. Przeszkolimy panią. A co nam szkodzi? Tutaj się widzę naprawia. Druga apteka. Niestety, ale musimy mieć 2 apteki. Nie możemy czegoś na przykład jeszcze bardziej ulepszyć? No nie możemy na razie. Tu też na razie nie. Dobra, ile mamy? Poczekajcie, bym chciał zobaczyć tak ceny. O! O wow! Jak się ludziom tu bardzo podoba! Widzicie? No dobra, personel. Ile mamy do 5? 1, 2, 3. A może byśmy kogoś z dozoru zatrudnili? Proszę. Oho, nagrody. Błagam, proszę o więcej, więcej niech będzie kategorii dla nas przyznanych. Byłoby super. Otwórz wszystkie. Wow! Prawie oh my god, brak śmierci. Nie, czekaj, nie, to nam się niestety nie udało. Mamy lekarzy roku. Pielęgniarka. No, słuchajcie. Dobrze. Bardzo się cieszę, czekajcie. Co to jest to? Budujesz więcej pomieszczeń, zatrudniasz więcej personelu o wyższych kwalifikacjach lub awansuj szkole obecnej. Okej, okay, dobra. Czy pani... Tak, szkolą się już tam, okej. Okay. Nie mamy zbyt wielu dozorców. Przestańcie mi tu tak jeszcze gadać, bo ja wiem, co mam robić. Potrzebujemy naprawiać, potrzebujemy konserwować. No, bardzo mi przykro. Tam też, no. A tu? Nowego szpitala. Tak, tak, tak. Dobra, już. Super. Tu się szkolą. Tu ktoś przylazł. Lekarz jest w stanie dobrym. Okej. Okay. Jak nasz oddział? Patrzcie, zrobiłem taki wydupisty, wielki oddział. I co? Raz, dwa... 2 pacjentów jest, no. Trójka, przepraszam, trójka teraz będzie. No, radzą sobie na razie bardzo dobrze. Ta się pani tej szkoli. A czemu tu nikogo nie ma? Ktoś tu po kawę widzę biegnie. Szczęście miał, patrzcie. Widzę, że w recepcji wszystko perfekcyjnie działa. Ta palma w ogóle tu. Dobrze, niech sobie będzie. 105 wydatki. No, czyli mamy 30 tysięcy zysku. No jest okej. Okay. Tu mamy jeszcze gabinet. Oj, to ja już tutaj pani pomagam. Żeby było ładniej. O. Zapomniałem o pani.
model anatomiczny, no bardzo ładnie. A jak wiele pacjentów czeka w gabinecie przed gabinetem, przepraszam, gdzie? Gdzie? Dobra, mamy szkolenie ukończone. Okej, ko. Pani, widzę, doktor jest chyba już turbo zmęczona. Może jakaś przerwa? Na przykład? Chyba, że ktoś tu jeszcze czeka w kolejce, ja nie wiem. Na przerwę. Ten jest wypoczęty. No, ten też powiedzmy, już chociaż końcówka się tam zbliża. No, dobra. Jest pani doktor, ile pani wypoczęła? Gdzie ona jest? Polazła? Gdzie ona jest? No hit. Nie mamy zbyt wielu dozorów, odczep się. No i mamy tutaj wszystko, patrz, tu jesteśmy w ogóle pracowników mamy. Dobra, lekarze. A możemy dać wszystkim na przykład... Jezu, jaką bym chciał zarabiać kasę większą. Hit. Personel. Ja bym chciał na przykład dać wszystkim podwyżkę, finanse. To się gdzieś robiło. Gdzie to się robiło? Personel. Ale w ogóle patrzcie, jak się ludziom podoba. Ale fajnie, ale miło. Dobra, musimy sobie jeszcze jedną osobę przeszkolić. Proszę bardzo. Pani doktor, zapraszam na szkole, to jest pani. To po sesji, rozumiem. Kwiatek usycha. Jak się pani doktor czuje? No, może przerwa? Na przykład? By nam się trochę przydała? O, idzie się szkolić pani doktor. Ktoś tu już czeka? Nie. Tu jest szkoła. Aha, bo on herbatkę sobie brał. No dobrze, no rozumiem. Niech będzie. Co to? Jak? Co to znaczy, że była kiepska? Co oni mi tu mówią o moim personelu? Mój personel jest super! Trzydzieści dni się będą szkolić. Matko jedyna. No. Dobra, moi drodzy, ale myślę, że my możemy w tym miejscu sobie na dzisiaj zakończyć. O. Komuś pomogła pani doktor. Także ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę w naszym szpitalu. Lawki, kiski, besoski, buziakuję was bardzo mocno i serdecznie. Słyszymy się już niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, cześć. Co? Gdzie czekają w kolejce? Przecież to jest hit. Trzymajcie się, cześć. Buzi, pa!